Cześć, tu Babka z Mańca. Zapraszam wszystkich uczniów z podstawówki na powtórkę z grania sosupów. Zacznijmy od tego, co to są za bryły, te grania sosupy. Mają dwie równoległe podstawy, które są wielokątami przystającymi. Ściany boczne to równoległoboki, a krawędzie boczne są równoległe. Zobaczmy, jak wygląda taki grania sosup. Narysuję teraz grania sosup trójkątny i pokażę Wam wskazówki, jak takie grania sosupy rysować na kartkówce i na sprawdzianie. Rysujemy trójkąt, bo powiedziałam, że zaczniemy od grania sosupa trójkątnego. I teraz, jak macie kratki w zeszycie, to możecie sobie odmierzyć na przykład, że idziecie trzy kratki do góry z każdego wierzchołka tego trójkąta. Będziecie mieć trzy odcinki równoległe i teraz łączymy i mamy drugi trójkąt i tak narysowaliśmy grania sosup trójkątny. Dlaczego trójkątny? Bo w podstawie jest trójkąt, czyli grania sosup czworokątny w podstawie będzie miał czworokąt. Narysujmy taki grania sosup czworokątny. Nie radzę rysować, zaczynać żeby, od tego, żeby narysować kwadrat, bo wtedy nam rysunek nie wyjdzie. Najlepiej narysować taki rzut, czyli narysować rąb albo równoległobok i znowu odmierzyć sobie kilka kratek do góry, a później połączyć wierzchołki. Mamy grania sosup czworokątny. I teraz te grania sosupy dzielimy na proste i pochyłe. Te, które narysowałam, są grania sosupami prostymi. Co to znaczy? Ich ściany boczne są prostopadłe do podstawy i zobaczcie, że te ściany boczne są prostokątami. Jak wygląda w takim razie grania sosup, który nie jest prosty, tylko pochyły? Zobaczmy. Na przykład grania sosup trójkątny, który będzie pochyły, będziemy rysować tak, że krawędź boczną rysuję nie prostopadłą do podstawy, tylko nachyloną pod pewnym kątem. I łączę. I powstał grania sosup pochyły. Zobaczcie, te ściany boczne są nachylone pod jakimś kątem, który nie jest kątem prostym do podstawy. Powiedziałam tutaj o ścianach bocznych, krawędziach, wierzchołkach. To prześledźmy sobie te trudne słówka, które się tutaj pojawiają. Po pierwsze, podstawy. Co to są podstawy? Mamy dwie podstawy w grania sosupach. Zapamiętajcie, że mamy dwie podstawy, bo później będziemy mówić o ostrosupach, a w ostrosupach będzie jedna podstawa. Zobaczcie, w każdym grania sosupie teraz zakoloruję podstawę. Czyli mamy dwie podstawy, które są wielokątami przystającymi. Ok. To, co teraz zaznaczyłam, to są podstawy. Czyli napiszemy tutaj podstawa. Ściany boczne. Na przykład zakolorujemy tutaj jedną ścianę boczną. Są równoległobokami. To jest ściana boczna. I pamiętajcie, w grania sosupach prostych te ściany boczne są prostokątami. W pochyłych będą to równoległoboki. Ok. Teraz zaznaczymy sobie krawędź boczną. Krawędź boczna, zobaczcie, to jest ten odcinek. To jest krawędź boczna. Ok. A te kropeczki, które teraz rysuję, to są wierzchołki. Czyli tu mamy wierzchołek. I teraz takie zadanie. Ile wierzchołków ma grania sosup trójkątny? Ma trzy wierzchołki w podstawie i trzy w drugiej podstawie, czyli ma sześć wierzchołków. Ile wierzchołków ma grania sosup sześciokątny? Więc wyobrażacie sobie, że jest sześciokąt w podstawie jednej i w drugiej podstawie, czyli mamy 6 plus 6, czyli mamy 12 wierzchołków. Ile wierzchołków będzie miał grania sosup dwudziestokątny? 20 w jednej, 20 w drugiej, czyli 40. A teraz ile jest ścian bocznych? W grania sosupie trójkątnym ścian bocznych, czyli tych ścian, które są tutaj poza podstawami, są trzy. Ile jest ścian bocznych w grania sosupie pięciokątnym? 5. A ile jest wszystkich ścian? Jeżeli mówimy o wszystkich ścianach, mamy na myśli też podstawy. Czyli oprócz ścian bocznych mamy jeszcze dwie podstawy. Wśród grania sosupów prostych wyróżniamy grania sosupy, które w podstawach mają wielokąty foremne. I takie grania sosupy będziemy nazywać grania sosupami prawidłowymi. Czyli
Jeżeli mamy granie stosu prawidłowy trójkątny, to w podstawie będzie trójkąt równoboczny. Jeżeli jest granie stosu prawidłowy czworokątny, to w podstawie jest kwadrat. Granie stosu prawidłowy sześciokątny, w podstawie ma sześciokąt foremny. Zobaczmy, jak wyglądają takie granie stosu. Czyli jeżeli będziemy rozwiązywać zadanie i będziemy mieć informację, że mamy granie stosu prawidłowy sześciokątny, to wiemy, że w podstawie jest sześciokąt foremny. Na naszym rysunku to nie musi to być, te odcinki nie muszą być równej długości, bo my tak naprawdę rysujemy pewien rzut tego grania stosu, ale jak narysujemy go, to warto podpisać sobie, że wszystkie krawędzie podstawy mają długość a. Wtedy wiemy, że jest to grania stosu prawidłowy. No oczywiście jeszcze kąty wszystkie mają być takie same. Czyli mamy tutaj takie same kąty, bo wiecie, że wielokąt foremny ma wszystkie boki i wszystkie kąty takie same. Teraz idziemy dalej. Powiedziałam coś o wysokości. Co to jest wysokość? Narysowałam tutaj, już zaznaczyłam literką H wysokość grania stosupa, to nam się też przyda. Wysokość jest to odcinek łączący dwie podstawy naszego grania stosupa, czyli w tym przypadku wygląda to tak, czyli H jest tutaj. Tak, czyli odcinek łączący dwie podstawy, oznaczamy literką H i jest to wysokość. Dobrze, idźmy dalej. Chciałam jeszcze powiedzieć w tym odcinku o dwóch szczególnych graniach stosupach, czyli o sześciannie i prostopadłościanie. Zacznijmy od tego drugiego. Co to jest prostopadłościan? Jest to grania stosup prosty, którego wszystkie ściany są prostokątami. Czyli wygląda tak jak pudełko z zapałek. Czyli w podstawach mamy prostokąty i ściany boczne są prostokątami. I jest to granie stosu prosty, czyli ściany boczne są pod kątem prostym do podstawy. To jest prostopadłościan. A co to jest sześcian? Sześcian wygląda jak kostka do gry. I składa się z sześciu kwadratów, czyli każda krawędź tutaj ma taką samą długość. Czyli wszędzie mamy długość A. Wszystkie krawędzie są długości A. Czyli mamy tutaj sześć kwadratów, wszystkie krawędzie są takiej samej długości, to jest sześcian, czyli jak kostka do gry. A prostopadłościan, jak pudełko z zapałek, jak akwarium, czyli wszystkie ściany są prostokątami. Zapamiętajcie sobie, że grania stosu prawidłowy w podstawie będzie miał wielokąt foremny. To nam się przyda w kolejnych zadaniach. A teraz zobaczmy na takie zadanie, jak mamy policzyć długości wszystkich krawędzi. Zatrzymajmy się chwilę przy zadaniach z grania stosów prawidłowych. Powiedzmy, że mamy grania stosów prawidłowy trójkątny. Czyli w podstawie mamy trójkąt równoboczny. Co to jest trójkąt równoboczny? Trójkąt równoboczny ma wszystkie boki takiej samej długości i wszystkie kąty mają po 60 stopni. To jest nasza podstawa. Narysujmy sobie nasz grania stosów. I zajmujemy się teraz grania stosupem prawidłowym trójkątnym. Czyli jeżeli wiecie, że jest to grania stosów trójkątny, czyli ma w podstawach trójkąty, jeżeli jest prawidłowy, to będzie to trójkąt równoboczny. I powiedzmy, że wysokość jest równa 10 cm, a krawędź podstawy jest równa 3 cm. I mamy obliczyć sumę długości wszystkich krawędzi. Jak to policzymy? Dodajemy wszystkie krawędzie. Czyli tak, ponieważ jest to trójkąt równoboczny, to wszędzie mamy tutaj po 3 cm. Czyli mamy 3, 3 i 3. I w drugiej podstawie też mamy po 3 cm wszystkie. Czyli będziemy mieć tak, 6 razy 3 cm plus dodajemy jeszcze krawędzie boczne. Krawędzie boczne
mamy 3, każda ma długość 10 cm. Czyli dodać 3 razy 10 cm. 3 razy 6, 18. Plus 30 cm, czyli 48 cm. To jest suma długości wszystkich krawędzi. To teraz weźmy jakiś inny graniastosób prawidłowy. Powiedzmy, graniastosób prawidłowy sześciokątny. Niech to będzie podstawa i powiedzmy, że krawędź podstawy ma długość 1 cm, a wysokość ma 5 cm. Okay. I teraz liczymy sumę długości wszystkich krawędzi. I teraz pamiętajcie, że mówimy o prawidłowym sześciokątnym. Czyli to jest prawidłowy sześciokątny. Skoro jest prawidłowy, to wiemy, że każda krawędź w podstawie ma taką samą długość. Skoro ta miała 1 cm, to wszystkie są długości 1 cm. I teraz liczymy. Krawędzie w podstawie jest ich 6, ale w drugiej podstawie też jest 6, czyli razem będziemy mieć 12 razy 1 cm plus krawędzi bocznych mamy 6 i każda długości 5 cm. Czyli mamy 12 plus 30, czyli 42 cm. Umiemy już policzyć sumę długości wszystkich krawędzi. Teraz pytanie, ile jest wierzchołków? Ile jest wierzchołków w graniastosupie trójkątnym? Liczymy wierzchołki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ile jest wierzchołków w graniastosupie sześciokątnym? 6 plus 6, czyli 12. Ile jest ścian bocznych? W tym są 3 ściany boczne. W sześciokątnym jest 6 ścian bocznych. A teraz zobaczcie w drugą stronę. Jak nazywa się graniastosup, które ma 8 wierzchołków? Tak sobie myślimy, że te 8 wierzchołków musimy podzielić na 2, bo mamy górną podstawę i dolną podstawę. Czyli to będzie graniastosób czworokątny. Jak nazywa się graniastosób, który ma 7 ścian bocznych? Skoro jest 7 ścian bocznych, w podstawie musiał być siedmiokąt, czyli będzie to graniastosób siedmiokątny. Zobaczcie, że podobne zadanie może pojawić się na egzaminie ósmoklasisty, a nawet już się pojawiło w poprzednich latach. To jest zadanie z egzaminu przeprowadzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na rysunku przedstawiono graniastosób prosty, którego podstawą jest trójkąt prostokątny. Długość jednej z przyprostokątnych jest równa 8 cm, a długość przeciwprostokątnej jest równa 10 cm. Najmniejsza ściana boczna tego graniastosupa ma pole równe 54 cm2. Mamy obliczyć sumę długości wszystkich krawędzi tego graniastosupa. Zacznijmy od podstawy. Przyprostokątna jest długości 8 cm, a przeciwprostokątna 10 cm. Narysuję obok, jak wygląda ta podstawa. Jest to trójkąt prostokątny. Tu mamy 8 cm, tu 10 cm, a tu x, nie wiem ile. Zacznijmy od policzenia tego x. Policzymy stwierdzenia Pitagorasa. Stwierdzenia Pitagorasa będziemy mieli 8 do kwadratu plus x do kwadratu równa się 10 do kwadratu. Czyli 64 plus x kwadrat równa się 100 do kwadratu, równa się 10 do kwadratu, czyli 100. Czyli x kwadrat to jest 36, czyli x jest równe 6. No, czyli mamy tutaj 6 cm. I teraz, która ściana boczna ma najmniejsze pole? Zauważmy, że wszystkie ściany mają jedną krawędź takiej samej długości. Tutaj wysokość jest wspólna, tak? Czyli mamy wszystkie prostokąty, mają jedną krawędź, jeden bok równy. Wiemy ile jest? Nie wiemy ile jest. No powiedzmy, na razie napiszę H. Zobaczmy, która ściana ma najmniejsze pole. No tutaj byłby prostokąt na przykład 10 na H, 8 na H i 6 na H. Najmniejsze pole będzie miała ta ściana, bo ta krawędź tutaj w podstawie 6 miała najmniejszą długość. I wiemy, że pole tej ściany jest równe 54 cm2. A pole tej ściany to jest 6 razy H. Czyli H jest równe 9, podzielimy tutaj przez 6, H jest równe 9 cm. I
teraz już możemy policzyć sumę wszystkich krawędzi. Mamy tak. Tutaj 10 cm i tutaj także 10 cm, czyli mamy 2 razy 10 plus 2 razy 8 plus 2 razy 6 tutaj i tutaj plus 3 krawędzie boczne, czyli 3 razy 9. I dodajemy 20 plus 16 plus 12 plus 27. To mamy 20, 30, 40, 60, 9, 75. I jednostka, ponieważ wszystkie krawędzie były w centymetrach, to suma wszystkich krawędzi, też wynik będziemy podawać w centymetrach.